Cześć, to Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie jedna z najciekawszych, najlepszych technik, jaką tylko sobie można wyobrazić, na różne problemy napięciowe na przedniej stronie szyi. Czyli jeżeli masz problemy z przełykaniem, uczucia takiej kluchy w gardle, może jakiegoś takiego podduszania, jakiegoś napięcia w tej okolicy, bóle stawu skroniowo-żuchwowego, to ta technika naprawdę da Ci kapitalne rozluźnienie. Oczywiście, można ją uzupełniać innymi elementami, to na tym się terapia oczywiście nigdy nie kończy, ale tego typu technika naprawdę wiele zmieni w przypadku dolegliwości nazywanych dysfagią, czyli problemów jakichś związanych z przełykaniem, z mówieniem. Może jesteś nauczycielem i bardzo dużo mówisz, albo z innej branży, w której musisz dużo krzyczeć i głośno używać głosu, no to technika bezcenna. Zapraszam serdecznie. Będzie jednocześnie dziwna, stąd powiem Ci, skąd się wzięła technika i jak ją opracowałem, jak ją wymyśliłem, bo mam poczucie, że jest dosyć autorska. Być może ktoś ją stosuje, ale nie spotkałem się jeszcze z tym. Lat temu, kilkaset godzin w miesiącu zajęć, jestem alergikiem, więc do tego jeszcze doszły pyłki różnego rodzaju, maj, czerwiec i tak dalej. Zajęcia tydzień w tydzień, a w ciągu tygodnia także zajęcia. Bardzo dużo mówienia, jakieś napięcie, przeciążenie, i tak dalej, więc mnóstwo czynników się nałożyło, 3-tygodniowa chrypka, ból gardła, ciągłe tutaj problemy i napięcie. No i nie odpuszczało, po żadnym tam Capivita plus E, witaminkach, nawadnianiu i tak dalej. To gdzieś początki mojej kariery edukacyjnej, bardzo dynamiczne działanie i to wielowymiarowe. I odwiedziłem laryngologa, bardzo fajnego swoją drogą, bardzo holistycznie podchodzącego do problemu, łącznie z analizą mojego żołądka, różnych rzeczy. To było naprawdę świetne. I jedną z rzeczy było badanie oczywiście, co mi się też bardzo podobało, bo pan doktor wziął gazik, złapał mój język i go wyciągnął. I zaczął sprawdzać co i jak. A w mojej głowie już pewne rzeczy świtały, ale chwyt kapitalny. No ja tak mam, że analizuję różne rzeczy w sklepach, różne rzeczy dotykam, takie, które mnie nawet nie interesują, bo nie wiem co z tego dotyku czasami wyjdzie. I to było kapitalne, że wyciągnięcie języka, to, że on się w ogóle nie ślizgał, jak on to zrobił. I teraz w miarę upływu lat rozwijam się, studiuję, prowadzę warsztaty anatomii sekcyjnej, więc staram się badać człowieka wnikliwie, poszukiwać pewnych rzeczy i okazuje się, no co pewnie już kiedyś było wiadome, ale ja nigdy o tym nie myślałem, że język to jest kapitalne miejsce, kapitalny mięsień, czy może zbiór mięśni, który wczepia się tam w głębi. Więc jeżeli przeżyłeś jakieś problemy, może traumatyczne, gdzie było dużo płakania, napięcia, łez i tak dalej, no to tylko to wiedzą osoby, które coś takiego ciężkiego przeżyły, to ta klucha w gardle zostaje czasami na lata i nie jest łatwo ją odpuścić. Ja już dziś nagrywałem epizody na temat kości gnykowej, na temat odpuszczania napięcia w mięśniach nadgnykowych, to do tych epizodów odsyłam, albo znajdź je na kanale, bo gdzieś wcześniej były. Bo nie jesteś prawdopodobnie jedyną osobą, która ma te problemy. Teraz, tak jak przy okazji mojej wizyty u laryngologa, no jeżeli nie wiesz o co chodzi, wtedy moje podejrzenia były takie, że to chyba nie jest tylko napięcie, skoro 3 tygodnie ciągle chrypka i ciągle takie zawalone gardło, okazało się, że nic nie było. Wszystko czyste, różne wymazy robione, wszystko było w porządku. Po prostu przeciążenie i napięcie w tym wszystkim, ale dla pewności laryngolog koniecznie. Może i gastrolog, bo tego typu napięcia, różnego rodzaju problemy mogą wynikać też z refluksu. Więc jeżeli masz problemy gastryczne, to te objawy, problemy, o których ja mówię, nawet przewlekła chrypka jakaś, może wynikać czasami z problemów gastrycznych. No niemało pewnie z widzów tutaj oglądających ma problemy gastryczne. I to też może przy okazji, no dużo takich wątków, stąd można powiedzieć, że dużo tego tłumaczenia. Niejednokrotnie jest tak, że miewałeś ten refluks, miewałaś refluks i już jest uregulowany albo jest z nim lepiej, to na skutek refluksu i tak tutaj się napinają mięśnie. Więc fajnie jest, gastrolog, zajmujemy się refluksem, pewnie zmieniamy dietę, różne rzeczy i tak dalej, ale oprócz tego dla poprawy swoich odczuć fajnie popracować z tymi tkankami. No i teraz przechodzimy do tego, jak z tym językiem działać. Naprawdę, uwierz mi, język jest połączony z ogromem tkanek, no w końcu bierze udział w połykaniu, w mówieniu, w jakiś sposób w oddychaniu i tak dalej, że ogrom tkanek luzowanych poprzez język będzie się luzowało w głębi. Daj znać proszę w komentarzu, jak odczuwasz tą technikę,
co o niej sądzisz, bo jest naprawdę genialna. Ja za chwilę nie będę za dużo mówił, tylko może być gazik, ale może być ręczniczek. No na pewno taki, który od razu pod wpływem śliny się nie rozwali. Pewnie fajnie robić to w jakimś spokojnym miejscu, w zaciszu, może w łazience, bo to i nawet może rozśmieszyć i rozbawić współmałżonka, partnera, kolegę, koleżankę w akademiku. Nie wiem, gdzie tą technikę będziesz wykonywać. Więc na pewno fajnie w domowym zaciszu. Ślina się będzie lała i to w dużych ilościach, bo technika będzie trwała troszeczkę. Ba, będzie luzowała i relaksowała, co myślę, że odczujesz za chwilę jako takie fajne odprężenie w środku. I jednocześnie układ autonomiczny nerwowy będzie się przestrajał na przywspółczulny, taki związany z relaksem, błogością, no i ślina się wtedy będzie wydzielała i lała. W stresie śliny za bardzo nie ma, a w relaksie tej śliny będzie troszeczkę więcej. Będziemy chwytali język jak najpełniej, wyciągali go i delikatnie rozluźniali, naciągali. Wyobraź sobie, że twój język jest z silikonu, z jakiejś takiej gumy, bo i tak w odczuciach będzie taki gumiasty, i musisz go delikatnie naciągać, 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 naciągać do przodu na przykład, do boku, do dołu i do boku i tak dalej, w różnych wymiarach i w różnych kierunkach. Więc to wyciąganie będzie gdzieś właśnie pociągało tkanki w głębi, bo to nie o sam język chodzi, tylko o to, do czego on jest przyczepiony, a on jest tam w głębi przyczepiony do dna jamy ustnej, połączony z gardłem, wieloma strukturami w tej okolicy. Jeżeli masz tego typu problemy, o których powiedziałem, to może być tak, że na początku to w ogóle nie będzie przyjemna technika, tylko wręcz uchwycenie tego języka będzie wiązało się z takim odczuciem: matko, przecież ja go wyrywam, on mnie aż boli, choć będzie tylko delikatny chwyt. Więc weź to pod uwagę, że może czasami tylko samo uchwycenie języka już w gaziku, nie, samo uchwycenie sprawiało, że on już się wyciąga i to nawet lekko pobolewa, ale jak potrzymasz przez jakiś czas, odpuścisz, to zobaczysz, że to nie jest destruktywne, to nie jest niszczące. Można wtedy taki fajny luz uzyskać. No i w końcu czasami ja mam takie poczucie, że praca z pacjentami w tym obszarze, tak samo tutaj, jest niejako takim odblokowaniem, pokazaniem, że tak, można, tu jest bezpiecznie, to się też spina. Nie tylko mięśnie karku się spinają, nie tylko głowa się spina, nie tylko się kręgosłup spina, ale także te mięśnie, które no niezwykle pracują, a w stresie różnego rodzaju, czy to jest dużo mówienia, czy to jest napięcie emocjonalne, czy problemy ze stawem skroniowo-żuchowym, ogrom napięcia. Dobra, ja wyciągam język, za chwilę już nie za bardzo będę mógł mówić. Cisza, spokój, parę minut wyciągania języka. Oczywiście nie ma sensu, żebym to wykonywał publicznie przez parę minut, ale trochę pokażę dla zachęty, że mimo, że to jest zabawne, to to jest i powinno być czymś naturalnym, niczym rozciąganie ręki. Minutka, dwie, trzy, nie spiesz się, wysuwanie języka do przodu. Pełne objęcie, więc staraj się jak najgłębiej ten język złapać. Za chwilę do jednego z boków. I za chwilę Cię już zostawiam z tym zadaniem. Ładnych parę minut. Napisz proszę w komentarzu, jak to odczuwasz, co o tym sądzisz. Zawsze moją bolączką jest to, że tego typu materiały mają małą oglądalność, bo nie poruszają tematu wdowiego garbu, bo nie poruszają tematu rwy kulszowej, bo łokcia tenisisty. A na ulicach naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy chodzą z tego typu problemami. Chodzą od lekarza do lekarza, piją magiczne ziółka, różne rzeczy stosują, wydają fortunę, a naprawdę ogrom takich potraumatycznych przeżyć, albo właśnie nadmierne używanie głosu niejednokrotnie, no może właśnie jakaś alergia tak samo nie wspiera układu oddechowego. Oddychanie przez usta. Ogrom ludzi oddycha przez usta, ma taki nawyk całe życie oddychania przez usta, też sprawia, że tu się pojawia dużo napięć i w tej okolicy, więc no, mnóstwo czynników, więc jak tylko możesz, to przekaż to innym. Jeżeli znasz kogoś takiego, kto ma tego typu dolegliwości,
no to daj tej osobie znać, że można się ratować i wspomagać. Stąd jestem przekonany, że będę do tego zadania wracał, bo taka jest specyfika YouTube'a, że ten film się pokaże, później umrze gdzieś w czeluściach mnóstwa różnych filmów, więc za jakiś czas będę do tego materiału wracał, do tych problemów wracał, żeby jak najwięcej ludzi mogło z tego skorzystać, bo zdaję sobie sprawę, jak to potrafi uprzykrzać życie, a dookoła pomocy nie ma skąd. Łapka w górę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Mam nadzieję, że jest ciekawie, kreatywnie. Czasami po prostu motywująco, więc czasami nie będę jakichś fajerwerków przedstawiał i najnowsza technika, którą sobie opracowałem, albo która jest super genialna. Co jakiś czas będę wchodził z jakimś zestawem ćwiczeń na zasadzie hello, ćwiczymy, dzień dobry. Czas się troszeczkę rozruszać, troszeczkę coś ze sobą zrobić. Ja dzięki temu mam też jakąś taką motywację na zasadzie Marcin biodra trzeba zrobić, trzeba się poruszać, bo dawno w tych kierunkach nie pracowałeś, a i Wy będziecie mieli z tego jakąś korzyść, jeżeli to nie będzie tylko oglądanie, ale jednocześnie małymi kroczkami praca nad sobą. To tyle na dziś. Dziękuję za oglądanie. Ogromnie pozdrawiam. Przepraszam, że wszystkim nie jestem w stanie odpowiedzieć na komentarze. Czasami się staram, ale kolejny film wchodzi, kolejne komentarze wchodzą, a życie się toczy, a ja nie tylko żyję internetem. Do zobaczenia.